Bonkol Ludolog wrzucił film miesiąc temu, który się nazywa Quiz Wiedzy o Grach. Zobaczymy, ile wiem. Ostatnio tydzień temu, dwa tygodnie temu, wrzucił kolejny quiz, więc zobaczymy, ile wiem. Ja nie mam kurwa pojęcia, co jest w tych filmach, żeby nie było, że pre-watched, nie mam zielonego pojęcia. Generalnie sprawa jest taka, okej? Okay? Dogadajmy się. Ja gram od dziecka, od kurwa najmniejszego po prostu. Mam starego informatyka, który miał komputer z DOS-em, Windowsem 3.1, 95, 98 i tak dalej. Te wszystkie wyższe, które już każdy zna. Ale ja zawsze byłem PC-towcem, nie? Zawsze byłem PC-towcem. Więc mnie ominęły wszystkie praktycznie gry, które były na konsolach, szczególnie na PlayStation i na tych PS2, PS3 era mnie ominęła, tak samo Xbox 360, głównie Xbox 360 i zwykły Xbox i praktycznie całe Nintendo mnie ominęło, nie? Jeśli te gry nie były portowane na PC-ta, to ja ich prawdopodobnie albo nigdy nie widziałem, albo jeśli są bardzo znane, to kojarzę. Plus, nawet jak grałem na PC-cie, bo zawsze grałem na PC-cie, to ja zawsze byłem jednak takim, nie grałem we wszystko, w co się da, nie? Zawsze byłem fanem RPG-ów różnego typu, czy ARPG, czy MMORPG, czy jeszcze miliard różnych innych gatunków. I zawsze byłem fanem strzelanek, też różnych, czy TPS-ów, czy FPS-ów, czy online'owych FPS-ów i tak dalej, nie? JRPG akurat nie. Ale ja zawsze się w tych swoich banieczkach raczej trzymałem, czasem jakąś tam ścigałkę pograłem, jakieś tam głupotki, ale tego było mało. Więc strzelam, że kurwa nawet połowy punktów nie zdobędę w tym teście. Więc mamy te dwa testy do zrobienia. Czy za cicho będzie? Nie wiem. Czekaj, bo ja skupiam się na głośności, a nie patrzę, co się dzieje. 3 rundy, 5 pytań, 10 dźwięków, 10 screenów, czyli 25 punktów max. Powodzenia. Runda pierwsza. Pytania zamknięte. Okej, to już są zamknięte. W którym roku miała miejsce premiera gry Max Payne? To gdzieś tak jak GTA 3, nie? Plus minus. W 1999, tu. W 2001, w 2004, 2-1. W 2006. 2-1 to była moja podstawówka. Pamiętam, że mój kumpel, jedyny kumpel w klasie miał Maxa Payne'a i miał GTA 3 i wszyscy chcieli do niego przyjść na chatę grać. Dobra, jeden punkcik. Jakie kwiaty widnieją na herbie i tarczy Królestwa Temerii ze świata Wiedźmina? Nie pamiętam. Biały tulipan, zielona koniczyna, czerwone róże, srebrne lilie. Nie tulipan i nie koniczyna, albo róże, albo lilie. Temeria? Róże, czerwone róże. Ma konieczne trzy. Kurwa nie. Srebrne lilie jednak. Która z poniższych konsol pokazała się na rynku najprędzej? Konsolowe wydania, to ja nie umiem. PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube. Nie mam pojęcia, nie znam się na konsolach. PSX. Okej, okay, trafione, ale na parcie. Ile mam punktów? Już zapomniałem. Jak nazywał się program wydawania gier niezależnych poprzez głosowanie graczy na projekty gier na Steam? Greenlight. To już wiem. Indie Project, Starter. Easy, łatwo, kurwa. Lecimy z kurwami. Akurat to wiem, to jest bardzo pytowe pytanie. Dawaj dalej. Greenlight na bank, Greenlight. Wschód podkreślenie. Kto zaprojektował grę Deluxe Ski Jump? Siemano Wschód. Jakiś Fin. Matt, o kurwa. Tameki, Jotto Medimont, Romy Falmela, Jussi Koskela. To się grało na informatyce, nie? W podstawówce. W gimnazjum też, nie wiem. Mati i Hautameki to był chyba jakiś skoczek. Jotto. Jussi, dobrze. Zmieniłem zdanie jeszcze zanim pokazali. Jussi. Runda druga. Zgadnij grę po dźwięku. CS-ik to nie jest. Skład pierwszy, czy nie? Cock of Duty? Cock of z dupy? Cock of z dupy, dobrze. Cock of z dupy. Brzmi jak stary Wolfenstein. No właśnie, staro brzmiało, nie? Nie podpisalibyście tej petycji? Nie możemy na się pewno dogadać? Nie. Walnięty knurze. Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia.
Czy nie podpisalibyście tej petycji? To był portal? Pewno nie. Walnie. Duże. Hey, listen! O Jezu, to jest... To jest jakaś Zelda. Tyle wiem. Jakaś Zelda. Ale nie mam pojęcia. Ocarina of Time. Ja nigdy nie grałem w żadną Zeldę. Przenigdy. Wszystkie, co było gry takie typowo nintendowe, mi ominęły. To jest ja, konserwacja ciała, w którym już nie pisie dół. Suszy się gości, wyjmuje wnętrzności i gotowi są na tamten świat. Hej, 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 hej. To jest Zluba Pantera. Na kłopoty. Tam były dwie części. Grałem w te gry, ale nie pamiętam tego. Stąd wszyscy wyglądają jak mrówki! Gdzie równi? Warcraft 3. Zeppelin. Zeppelin goblinów. Co? Zeppelin goblinów, Warcraft 3. Naprzód! Pełny! Hopa! Łatwe. W Warcrafta grałem dużo. Dużo. Nie mam pojęcia. Hotline Miami? To nie jest portal. A może? Nie wiem. Death Stranding, ojej, no nie. Nie grałem Death Stranding. To brzmi jak jakaś dyskoteka po prostu, taka dla starych dziadów. Nie mam pojęcia. My Summer Car, no tak, okej. Okay. To Bonkol robił ten quiz, nie? Więcej indyków dawajcie, takich, kurwa. Nope. Rust. Nie grałem w Rusta nigdy. Zawsze mi ta gra śmierdziała strasznie. Nie lubię tych wszystkich survivali. Obywatele, policja ochotnicza wnet zaprowadzi tu porządek. Tak, Wojciech Mann? Jak tylko się da! Pan wzywał? Tylko was dwóch! Sam i Max. Sam i Max. Ale który? To ja nie pamiętam. NASA. Sam i Max. Spokojnie, Bosko. Co się dzieje? Co się dzieje? Mam tu terrorystę! Smarka tego terrorystę! Trafiłem. Roblox, tak? Ja to mam na dźwięku śmierci. Ten dźwięk jest z Messaja? Czekaj, co? Runda trzecia. Czekaj, co? Ten dźwięk jest z Messaja i później Roblox go kurwa podjebał? Ha, nie miałem zielonego pojęcia. Zgadnij grę po screenie. O Jezu, to jest to VR-owe napierdalańsko, ja nie wiem, na grach VR-owych się nie znam. Kojarzę, to widziałem filmiki z tego, bo to było bardzo podne, nie wiem, 2 lata temu mniej więcej. Gorn. Trove? To jest Trove? To czy to nie jest Trove? Trove. Kojarzę. Nawet przez chwilę grałem w to jakąś godzinę czy dwie. Kurwa, to jest któryś z tych Nathanów Drake'ów, nie? Ale nie wiem, który. Nie mam pojęcia. Nie grałem w żadnego Nathana Drake'a nigdy. Znaczy Uncharted. Ale Uncharted. Czwóreczka, proszę. Roller Coaster Tycoon. Któryś, nie wiem, ich tam też było parę, nie? Na pewno nie ten najstarszy. A może? Planet Coaster, okej. Okay. Boże. Albo Europa Universalis, albo Hearts of Iron. Ale nigdy nie lubiłem tych gier strategiczno-historycznych. Strzelam, że Europa Universalis któraś. Czwórka, dobrze. Też myślałem, że hoi właśnie. Cyberpunkowy klimat, ale to nie jest cyberpunk, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ghost Runner? Nie grałem. To wydaje mi się zbyt to jest zbyt indycze jak dla mnie. Helltaker? Nie słyszałem o tym nigdy. Co to jest za gra? Wygląda ciekawie. Chuj. To już zbyt boomersko, nie wiem. Zbyt anime jest za darmo? In Agent. Nie?
Spellforsik? Spellforsik chyba, ale jedynka czy dwójka? Powiem, że jedynka, bo... nie wiem. Nie spodoba ci się, okej, Spellforce. To jest jakaś strategia, ale nie wiem jaka. Nie, to jest Dota chyba, tak? Zobaczyłem mapy teraz, Dota 2. Czy nie 2? Heroes of New Earth, o kurde, ja nie grałem w Dotę nigdy, dwójkę. Ani Heroes of New Earth. Jakbym poszło, nie wiem. Myślę, że poniżej połowy byłem, co? Myślę, że poniżej połowy byłem. Czy są jeszcze jakieś quizy? Jest jeszcze jeden od Bonkola. Numer 2. Tematyka ogólna. Tutaj też tematyka ogólna. Więc zobaczymy sobie ten drugi od razu. Kurde, ja muszę sobie zapisywać ile mam punktów, bo ja ten... nie wiem, pewnie podczas, jak będę edytować to później na YouTube'a, to później sobie zapiszę sobie gdzieś tam w rogu, ile na ile pytań odpowiedziałem, ale wydaje mi się, że poniżej połowy. Więc jest drugi. Tu jest 30 punktów. Dobra, nie patrzę za nisko, żeby ten... żeby sobie nie spoilować pytań, nie? Dobra. To dawaj nextik. To... witajcie po dłuższej przerwie w drugim Ludokwizie. Przed wami standardowo 3 rundy, składające się tym razem z 10 pytań, 10 dźwięków i 10 screenów. Okay. Powodzenia. Trzeba sobie zapisywać. Runda pierwsza. Pytania. Jak szef Ubisoftu określił grę Skull and Bones? Quadruple A. Grą Double A, grą Developer. A odpowiedź to Siusiak. Dokładnie tak. Quintuple A. Quintuple, nie no, quadruple było, nie? Mówi, że to jest jedna z pierwszych gier quadruple A, jaką świat widział. A teraz już ma ładniejsze tło, już jest animowane i tak dalej, nie? Dobra, punkcik sobie liczę. Zapisuję go sobie na tym, na czacie. W którym roku został wydany Pac-Man? W 1980. W 1980... chciałem mówić, że 80 którymś, ale... w 1985. W 1989. Strzelę, że 85, bo mi się kojarzy z taką piosenką. Nie, 80. No jest... jak nazywała się pierwsza oddana do sprzedaży domowa konsola gier wideo? Oglądałem jakieś materiały, które były z takim czymś związane, ale... Fairchild Channel F, Magnavox Odyssey, Sega Master System. No Sega byłoby najbardziej logiczne, nie? Bo to jest najbardziej znana marka teraz. Ale czy na pewno? Strzelę, że Magnavox Odyssey. Bo jak Sega, to by byłoby za łatwe, nie? Magnavox, proś. Easy te pytania, ja nie wiedziałem, strzelałem. Jego przeciwnika w Dark Souls, nagrodą jest rytuał rozpalania. Najtrudniejszy boss Dark Souls 1 oczywiście. Demona Capra, Łoża Chaosu, Gwyndolina Mroczne Serce, Pinwheela. Pinwheel, okej. Okay. A, wy nie widzicie, bo moja mordę wam zasłania. Poczekaj, ja już przesuwam. Jebniemy się gdzieś tutaj na chwilę. Ale to nie znacie odpowiedzi na to na pewno, nie? To jest ciężkie pytanie dla mojego community. Przed Master System był jeszcze NES, był jeszcze Vectrex, było sporo innych konsol. Ja kiedyś oglądałem jakieś materiały na temat właśnie tych wszystkich starych rzeczy, ale nigdy mi te takie... jeśli nazwa jakiejś firmy albo konsoli nie jest używana do dzisiaj, tak jak Sega właśnie, bo z tych czterech rzeczy chyba tylko Sega jest jeszcze jakkolwiek na rynku. O reszcie w ogóle nie słyszy się teraz, więc dobrze strzeliłem. Oczywiście Pinwheel, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Podaję odpowiedź. Lama. Ile lat DayZ było we wczesnym dostępie? 8. 3. Kurwa, nie da się tylu nawet. 5. 6. Głośniej dam go. Nie, 6. Dam najwięcej, ile się da. Nie mam pojęcia. 6. Pięć, no nie. Wujek Mieteczek, witam wszystkich serdecznie. Siemano Mieteczek, dobry wieczór. Pierwsi protagoniści, których losy gracz może śledzić w pierwszej i drugiej odsłonie Red Dead Redemption. Może poznam, ale nie grałem nigdy. Jack Morgan i Arthur Marston, Dutch van der Lind i Micah Bell, Arthur Morgan i John Marston, Josh Marston i Arthur Morgan. Artur B. To drugie, od góry. Dobrze. Odbija mi się, kurwa. W którym z nie grałem żadnego RDR-a nigdy. Obowiązuje znany międzynarodowy system oceniania gier PEGI. W Niemczech, nie. Czekaj. W Niemczech, w Bułgarii, w Austrii, Austria. W Islandii. Austria. Austria albo Islandia?
Albo Niemcy? Kurwa, czekaj, szybko, Paweł, myśl. Niemcy, powiem, że Niemcy, bo Niemcy mają pojebane prawa, jeśli chodzi o ich... Dobrze trafiłem. Niemcy mają pojebane prawa, jeśli chodzi o ten, o gore w grach, nie? Tak, zapisuję punkty, mam 4 na razie. Niemcy, pamiętam to tylko dlatego, że na przykład, nie wiem czy ilu z was kojarzy taką grę jak Manhunt na przykład. Manhunt to była gra te około 20 lat temu uważana za bardzo brutalną, za taką straszną, były narkotyki, było zabijanie i było to bardzo realistyczne na dzisiaj, na tamtejsze standardy, nie? I między innymi właśnie w Niemczech, w Australii i w paru innych miejscach na świecie jeszcze było to całkowicie zabronione do sprzedaży, zbanowana była. No teoretycznie, można ją kupić jeszcze dzisiaj, nie? Ja w Manhuncie'a sobie grałem i jakoś mi to nie zryło mózgu. Teoretycznie, to wy musicie powiedzieć, czy ja mam zryty mózg, czy nie. Fajny był świniak boss, więc... A później były jeszcze inne gry, nie? Które też były banowane na całym świecie. I znowu zapomniałem tej gry, co wyszła od polskiego studia, pamiętacie? Co taki był gościu, taki kurwa... On w płaszczu był, było widać grę z góry i on po prostu wychodził na ulicę i napierdalał. Kojarzycie taką grę? Hatred. Wiem, że już jak ostatnio o tym mówiłem, to też nie pamiętałem tytułu i też mi przypomnieliście. I Hatred było podobnie... Podobnie była reakcja na Hatred, jak kiedyś na Manhunta na przykład, nie? Też była to bardzo, bardzo głośna gra przez to, że tą wizję, którą ona przekazywała, była strasznie niepokojąca po prostu, nie? Masz zryty przez gotowce do żarcia. Masz, dziękuję. Wymień przynajmniej 4 tytuły, które możemy znaleźć na liście 10 gier z aktualnie największą liczbą graczy w grze na Steam w ostatnich 30 dniach. Według Steam Charts. CS2, Dota, PUBG, no i strzelmy jeszcze, że Helldivers, na pewno trafiłem. Ale to muszę sobie sam sprawdzić, nie? Strzelaj, stan na 07/04, to było 2 tygodnie temu, ale to się powinno zgadzać. Wtedy już Helldiversi byli na rynku, nie? CSik, Dota, Helldivers i PUBG. Easy. Co jeszcze było? Czekaj, Stardew Valley, Call of Duty? A, Siege jest tak wysoko na Steamie? Nawet nie wiedziałem. Rust też bym się nie spodziewał. Baldur i Apex, okej, wchodzą. Podaj 3 główne frakcje, gildie, do których możemy się przyłączyć. W dwójce? Gothic 2. Ja nie pamiętam dwójki. Jedynkę grałem ostatnio. Nie wiem, stary obóz, nowy obóz, obóz na bagnie. Ale tu nie ma obozu na bagnie, nie wiem. Nie, sorry. Mi skuzi i zapomniałem zapisywać punkty już. Ścieżkę kariery, nie wiem. Paladyni. O, to no dobra. No nie chuja. Wymień poza ludźmi choć jedną rozumną rasę występującą w serii Mass Effect. Ja wiem, że to bardzo nie wypada. Nigdy w życiu nie grałem w Mass Effecta. Muszę to kurwa nadrobić. Podobno wychodzi ten, znaczy jest w tworzeniu remake Mass Effecta. Ale to jest grzech, że ja w to nie grałem. Ja do dzisiaj kurwa żałuję, ale nie chcę do tej gry wracać, bo ja widziałem jak ona wygląda i boję się, że będę miał słaby odbiór jej. Runda druga. Zgadnij grę po dźwięku. Destroy them all. Her death, triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nie wiem. Darkest Dungeon, nie grałem nigdy do Darkesta. Okej. Maintain the offensive. Nigdy mi ta gra nie ciągnęła. Widziałem gameplay z niej, ale... Z czego to jest soundtrack? Z jakiejś gry fantazy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Assassin, ja nie lubię asasynów. Kurwa, tak nie cierpię asasynów. Czekaj, Kiszak ma przecież dokładnie to w donatach? A może mieć. Pewnie to słyszałem nawet, za każdym razem, ale... Snake! Metal Gear Solid, ale który to nie wiem. Zaliczę to sobie, bo to jest Metal Gear Solid. 2, dobrze. Powiedziałem Metal Gear Solid. Wystarczyło. The Last of Us 2.
Nie, pies szczeka, to nie może być Last of Us, tam już psów nie ma, nie? Mafia! Grałem kiedyś Mafia, ale... Było tak dawno, że... Nie wiem, nie zapadł mi ten jakoś soundtrack w głowie. Zacznijmy taniec z siekierami. No co jest? A może lepiej napijmy się miodu? Mam nadzieję, że będzie warto. Nie ma to jak zapach drewna. Odpadam. Kinor, co się dzieje oraz siema? Elo, robimy quiz. Buda stoi. Polanie, nie grałem nigdy w Polan. Twierdza, byłeś blisko. You are a sight for sore eyes. Before spacers broke into the outpost, I was relaying. Torres ain't bad as far as COs go. Enemy activity in the area has ceased. Strzeżę Half-Life. Nie. Starfield. Nie. Nie grałem Starfielda. Że nigdy. I nie planuję. Herius podkreślenie. Uwaga, podaje odpowiedź. Okoń. Dokładnie tak. Nie. Nope. Nie cierpię kodów generalnie. Wszystkie kody po kodzie dwójce to jest gówno. Armageddon Worms. Nie. Kurwa, znam to. Space Cadet z XP-ka. O nie. Myślałem, że to było ładowanie ciału. Chyba to słyszałem w jakichś memach, ale... To musi być jakaś gra z Nintendo. To brzmi bardzo Nintendowo, ale nie mam pojęcia, co tym jest. Pokémony. No mówiłem, że brzmi kurwa Nintendowo. Grałem w jedne Pokémony w życiu, na emulatorze, na PC-cie. Czekaj. Ja też jestem pure RPG-owy, tak wrzucanie wszystkich kodów do jednego worka to bluźnierstwo. Który kod po dwójce był dobry? Jedynka i dwójka to były fajne, a później miałem wrażenie, że wszystkie były już robione na jedno kopyto i tak. I później te wszystkie kody były robione, chodzi o multikami przede wszystkim, nie? Nie mówię o konkretnie fabułach. O tym, co się robiło w jakiejś tam story mode, że tak powiem, ale później wszystkie strzelanie w multikach było strasznie... Ja nie lubię takiego bardzo lekkiego strzelania, lubię jak mi rzuca bronią kurwa na wszystkie strony. Uwielbiam to, a nie, że moja broń, czy mam kurwa kałacha, czy mam SMG, jest po prostu laserem, nie? Mi chodzi o multiki konkretnie. Ja byłem kiedyś głównie multigraczem i wiele tytułów takich fabularnych i w ogóle fabuł w grach mnie ominęło całkowicie, bo ja przez pół swojego życia właśnie grałem w jakieś CS-y, Rainbow Six Siege'a, WoWa i takie rzeczy, nie? Nie wiem. Na dźwiękach odpadam całkowicie. Witam. Nali, do usług. Bardzo mi miło. Nazywam się Underhill. Underhill, okej. Okay. No, mogłem po nazwisku poznać chociaż, nie? Runda trzecia. Fable też blisko. Zgadnij grę po screenie. Ci fasolkowi, kurwa, ja w to grałem nawet. Nawet na premierę. Fall Guys. Miałem to, kupiłem to nawet. A teraz jest free to play chyba, nie? A, to jest ta wieża. Tower, nie. Kurwa, nie, to nie jest to, czy jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Backpack Heroes, nie, to nie grałem. Backpack Battles. Ale ten soundtrack kojarzy, co leci, ale nie wiem skąd. Endor, to jest coś z Gwiezdnymi Wojnami, ale co to jest za gra z Gwiezdnymi Wojnami? Nie wiem, nie mam pojęcia. Empire at War. Kiedy Gothic. Colin McRae Rally 3. Nie wiem. Na wyścigów. Dla mnie każda wyścigówka wygląda tak samo. Bo one jednak dążą do realizmu, nie? I... Forza Horizon 5, okej. Okay. Och, Torchlight? To jest Torchlight, czy nie?
generyczna ścigałka. Torchlight 2, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem. Jednak jakiś symulator jakiegoś miasta, ale Anno, okej, okay, no to byłem blisko, kurwa. Battlebeat Remastered? Czy to nie jest to? To nie jest Battlebeat, nie? To nie jest Battlebeat. Unturned, kurwa, nie wiem. Ale strzelanka kwadratowa to mi się z Battlebeatem skojarzyło. Nie mam pojęcia. Zielonego. Kolobot? Co to kurwa jest? Nawet o tym nie słyszałem nigdy. Nie widziałem tego. O nie, to jest albo Silent Hill pierwszy. Silent Hill pierwszy, tak? Tego kolesia pod tym, nie krawatem, pod tą muszką kojarzę. Alone in the Dark. Czemu ja powiedziałem Silent Hill? Oczywiście, że Alone in the Dark. Jezus Maria. To jest ta strzelanka od twórców Ricka i Mortiego, nie? Co wyszła tam 2 lata temu, czy rok temu. Nie wiem, jak to się nazywa, nie pamiętam. Nie, to nie jest to. Trover Saves the Universe. Chuj. Było łatwiej? Nie. Podzielcie się swoim wynikiem w komentarzu. Nie było łatwiej. Pamiętajcie o łapce w górę i podzieleniu się filmem ze swoimi znajomymi. Niech ludologia będzie z wami. Ni chuja. Się codziennie. Otwieram oczy. Kurwa, znowu w tej Polsce. Dobrze podsumował. Tamte, z niewielkim baldachimem. Kurwa, znowu w tej Polsce. Cześć, tu się ustawię, żeby nie, tytułu nie zasłaniać. Nie wiem, ile miałem punktów, nie mam pojęcia. Ale oba te quizy poszły mi mega, mega chujowo. O ile punktów? Ja przestałem liczyć po 4. punkcie. Bo zrobiłem pauzę, zacząłem gadać i zapomniałem, że miałem liczyć. Tak zwany ADHD moment, nie? Jak się przestanę na czymś skupiać, to nagle puf, znika. Nie było tego w ogóle, nie? Nie istnieje. O ja pierdolę. Czy któraś z tych gier jakoś jest warta uznania? A czy zagrania, tak żebym dzisiaj sobie zagrał? Czekaj, bo tutaj, Terius, chyba pisałeś serduszko przy którymś tytule, nie? Kolobot. Kolobot. Co to jest Kolobot? Kolobot. Oficjalna strona Kolobot Gold Edition. Kolobot to zajebista gra, musiałeś się bronić przed obcymi i rozwijać i mogłeś to robić ręcznie, mogłeś postawić wieżyczki i zaprogramować je tak, żeby same wykrywały przeciwników. Powinieneś zagrać, to gigaszatowa gra. 2001 rok. O kurwa, w ogóle dystrybutor Manta Multimedia. To... Lata około roku 2000 i Manta Multimedia to mi się kojarzy zawsze z takim sprzętem, który był polską firmą, która wydawała jakieś pady i tak dalej i całą inną elektronikę, która koniec końców była jakoś bardzo... Gary! Bardzo często takiej taniej chińszczyzny, nie? Ja miałem nadzieję, szczerze mówiąc, że z takich starych gier to, że trafimy na grę o nazwie Liero. Z jakiegoś powodu miałem nadzieję, że Bonkol taką grę wrzuci. Liero to była tak kurwa dobra gra, ja w to tak napierdalałem. Ała. To był protoplasta Wormsów, tylko że w czasie rzeczywistym, nie? To było tak kurwa dobre. Nie wiem w jakim roku to wyszło. 98 rok. Było tyle broni, była taka opcja... Bronie, które tworzyły ci kawałki mapy, jakieś tam ziemie stawiały i tak dalej. Piękne to było. Miałem nadzieję, że ten, że właśnie to będzie w ludokuizie, ale widzę, że nie. Z bratem to na jednej klawie, ale ja w to właśnie z kuzynami grałem na jednej klawie. Miałem za gówniarza bardzo dużo się trzymałem z moimi kuzynami i graliśmy właśnie w takie różne gierki. Najróżniejsze generalnie, nie? Nie tylko takie multi, ale często właśnie gry typu Liero, albo później Worms i tak dalej były uskuteczniane u nas w graniu, chociaż graliśmy też tak, nie wiem, czy u was te 20 lat temu albo jeszcze dawniej, było też tak, że siedziałeś z kuzynem albo z kolegą przy jednym kompie i mówiliście, dobra, to ty chodzisz strzałkami, a ja skaczę i strzelam na przykład, nie? U nas to był standard, prawie zawsze, nie? Prawie zawsze, szczególnie z młodszym kuzynem, bo ile ja ze starszym kuzynem się mogłem dogadać, bo on tylko rok młodszy ode mnie był, mogliśmy się dogadać, że okej, gramy na zmiany, powiedzmy po 20 minut, albo co śmierć, bo kiedyś te gry, każda gra miała tak, że miałeś 3 życia na przykład, nie? Albo coś takiego. I po śmierci się zamienialiśmy. Ale z młodym kuzynem nie, młody kuzyn zawsze musiał być przy kompie i chuj, koniec. Jak nie, to płacz i do mamy. Więc często było tak właśnie, że graliśmy jeden na strzałkach,
Wtedy się jeszcze nie kontrolowało większości gier myszką w ogóle, ani trochę. Ale no. I pamiętam jak ten. Jak graliśmy w Star Wars Racer, Pod Racing. I ten. I moi kuzyni mieli tego. Takiego joysticka specjalnego. Normalny joystick, teraz już chyba nikt kurwa joysticków nie używa. Chyba, że gra w jakieś symulatory lotów pewnie, nie? Czy ktoś z was ma jeszcze joystick? Taki prawdziwy, taki drąg, ale co się nim na boki ten gesuje? Nie widziałem takiego czegoś od dawna. Ale w domu u siebie rodzinnym mam jeszcze joysticka, jednego swojego nawet. Było w Gothica, tak grałem z bratem. Wpisywało się wtedy w necie gry na dwóch. Wtedy nie było internetu, mordo. Wtedy nikt nie miał internetu. Wtedy powiedzieć wam jak było u mnie z internetem. U mnie z internetem było tak, że ja sam generalnie nie korzystałem z neta, ale moja siostra miała Simsy na przykład, nie? Simsy jedynkę. I zawsze moi rodzice zrobili tak, powiedzieli siostrze, że Sylwia, jak wrócimy z kościoła, to możesz na godzinę włączyć internet, oczywiście kurwa przez modem, wiecie, z tymi dźwiękami śmiesznymi, telefoniczny, i pozwalali jej po kościele, wieczornym kościele, bo chyba po 20 godzinie, czy jakoś tak było tańsze. Kurwa, na godzinę, aż nie pamiętam, strzeliłem, że godzinę. I pozwalali jej pobierać na przykład jakieś nowe skiny do krzeseł i tak dalej z internetu, ne? Więc tak był internet używany kiedyś. Ale to było maksimum możliwości wtedy. Spłakany dzieciaczek, no był spłakany dzieciaczek. Mój młodszy kuzyn był strasznie rozpiszczony kiedyś. Strasznie po prostu. Grałem Batman Diablo 1 i 2, mieliśmy zbindowane potki. On grał, a moim zdaniem jako młodszego było patrzenie na HP i klikanie w potki w odpowiednim czacie. Ej, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, nie? Tak naprawdę. Jak na, nie wiem, na Helu na przykład jesteś, albo grasz na hardkorową postacią, to już w ogóle, nie? Ja z Diablo 2 mam, to też mówiłem parę razy na streamach, ale mogę znowu powiedzieć. Mam takie... Z Diablo 2 zaczął się... Z Diablo 1 w zasadzie. Zaczął się mój taki poważny gaming, granie w gry, które nie są dla dzieciaczków. Że to nie jest już Kangurek Kao, to nie jest już Krok, to nie jest już jakieś inne pierdoły takie typowo platformówkowe. Tylko Diablo 1 pamiętam właśnie, że mój wujek w latach plus minus 2000 miał swoją własną kafejkę internetową. I u niego w kafejce właśnie było Diablo, był StarCraft, był chyba Quake 2 albo Quake 3 Arena. Nie pamiętam, któryś z Quake'ów był na pewno. I jeszcze jakieś inne gierki. I pamiętam, że u niego właśnie grałem w Diablo. I za każdym razem, ja grałem za free oczywiście, nie? Tam każdy, kto chciał inny zagrać, to musiał przyjść, zapłacić 2 zł za godzinę siedzenia na kompie. A ja grałem za free, tylko że jak ktoś przyszedł w momencie, kiedy ja siedziałem za free, no to musiałem mu odstąpić, no bo kurwa, klient płaci, no to klient siada, nie? Więc no, i wtedy grałem pierwszy raz w Diablo. A później u tego samego wujka, z kolei na jego prywatnym kompie grałem w Diablo 2 pierwszy raz. O Jezus Maria. I pamiętam do dzisiaj. Ja byłem cały czas mniej więcej przyzwyczajony do gierek typu masz 3 życia i dobiegnij jak najdalej, jak w Kroku i Kangurku Kao. O proszę, Kangurek Kao. I jak zobaczyłem, że mój wujek gra swoim nekromantą, do dzisiaj pamiętam, że był w drugim akcie, był w tajemnym sanktuarium, grał swoim nekrusem. I ja powiedziałem, wujek, fajna gra, jak umrzesz, to ja gram. Wujek tak tylko na mnie popatrzył i tak, dobra. No i można się domyślić, że już tego wieczora, kurwa, nie zagrałem, nie? Już nie umarł, kurwa, kto by pomyślał, nie? Tata dawał grać w Diablo 2, aby mu bossa bił. To mi wujek zabijał bossa z kolei. Jak pierwszy raz trafiłem na tego, trafiłem na Dariel, na koniec pierwszego aktu, bo wujek poszedł do pracy i ja sobie wtedy grałem, to były wakacje. Doszedłem do Andariel, ja też grałem nekromantą, bo chciałem tak jak wujek oczywiście. I miałem tak chujowy build, no kurwa. 2001 rok, to jest podstawka Diablo 2, jeśli dobrze pamiętam. Miałem wtedy ile? 8 lat. Więc nawet zakładając, że grałem rok później po premierze, to miałem 9 lat. Byłem kurwa debilem, byłem małym debilem i tyle, nie? Mały debil 9-letni, który nie ma internetu, nie ma dostępu do tego, jak sobie sprawdzić build, tak jak wszyscy robią w dzisiejszych czasach. No kurwa, jakieś tam szkielety sobie wziąłem, golema i tak dalej. No i się spłakałem, powiedziałem, pierdolę tą grę, oczywiście niedosłownie. I czekałem, aż wujek przyjdzie i mi zabije tą Andariel. No i on mi pokazał, że ja oczywiście po jednym punkcie w każdy chyba spell włożyłem do wtedy, czy jakoś tak. A mi mówi, no patrz Paweł, przyzywasz sobie szkielety, masz golema, one tankują tą Andariel, a ty w tym momencie stoisz dalej i strzelasz zębami. Ja tak, kurwa, mój wujek to jest specjalista po prostu, nie? I po prostu od wtedy pokochałem Blizzard, więc wszystko, co się dzieje w dzisiejszych czasach z Blizzardem,
To mnie tak kurwa boli w serce, że to jest straszne. Później jeszcze ten, jak w drugim akcie byłem i grałem tym samym nekromantom, to trafiłem na świątynię żmijoszponów. Z jakiegoś powodu się kurewsko bałem tych żmijoszponów. One były dla mnie przerażające. Bałem się ich jako gówniarz i tyle. I powiedziałem, nie, musi wujek wrócić z pracy i mi przejść to po prostu. I jeszcze ostatnia historia, jaką pamiętam, ze Blood 2 z wujkiem. Podkreślenie. Zapomniałem o TTS-iku, to wykorzystam jeszcze póki nie ma Baldura. 777777 na Dariel, to zakładasz full lot po nabłysk i leci na F magiem z Eshtropem bez problemu. Tak, jest w Margównem taka elita. A Dariel, okej. Okay. Tak myślę, kurwa, Andariel wzięli do Margonem? Ściągnęli z Diablo 2? Halo. I ostatnia historia z wujkiem związana z Diablo 2 to było takie coś, że wujek miał swoją postać w Diablo 2. I on miał ją wykoksaną jako taką, nie? Tam wiadomo, jak jesteś na endgame'ie, to masz w chuj talizmanów jeszcze w plecaku, nie? Które dają ci pasywne jakieś tam rzeczy do, nie wiem, magic find i tak dalej. I on miał jakieś talizmany i mi się zawsze wydawało, że to jest sufiks był na końcu talizman coś tam nieszczęścia. I ja po prostu wszedłem na wujka postać, jak on był w pracy, wyjebałem mu te wszystkie talizmany na ziemię, bo ja nie chciałem, żeby wujek miał nieszczęście. No i jak wujek wrócił z pracy, to prawie mnie zajebał, bo mu wyjebałem wszystkie talizmany, jakie chciał, jakich potrzebował. BTW mi wujek też pokazał Diablo 2 i było to we Wrocławiu, bo tam mieszkał przez jakiś czas. O, widzisz. Znaczy w ogóle, moja rodzina teoretycznie przez chwilę była z Wrocławia. Ja tu się przeprowadziłem z Lubuskiego. My całe życie mieszkaliśmy w lubuskim województwie, ale tak naprawdę moi rodzice byli na studiach we Wrocławiu i w tym czasie na przykład moja siostra się urodziła, nie? Urodziła się we Wrocławiu. I ona tu wróciła, też tu mieszka. I to jeszcze dłużej niż ja. Tata uczył mnie grać w moją ukochaną grę z dzieciństwa, którą mi pokazał, czyli Wizardry 8. Nie zapomnę, jak po 14 latach tata chciał zagrać Gothicę, musiałem go uczyć, tak mi się miło robi, jak o tym wspominam. Mój ojciec też kiedyś grał. Ja do dzisiaj pamiętam, jak ja siedziałem u niego na kolanach i on napierdalał SS-manów w Wolfensteinie 3D, nie? Do dzisiaj to kurwa pamiętam. Mam te przebłyski, mimo że ja miałem wtedy roczek, nie? Więc no, później chciałem też mojego ojca z powrotem, bo on przestał grać po prostu w pewnym momencie. Zestarzał się i tyle. I chciałem mu pokazać parę gierek. I pamiętam, że ściągnąłem mu między innymi Skyrima, ściągnąłem mu Portala, bo wiem, że lubi takie logiczne gry. On jest kurwa fanatykiem Sudoku po prostu. I ściągnąłem mu jeszcze World of Goo. Koniec końców z tych wszystkich gier wkręcił się tylko w World of Goo, bo on przestał grać jeszcze w czasach, kiedy do grania się nie używało za bardzo myszki, nie? Te wszystkie stare Doomy, stare Wolfensteiny, nie wiem, w Duke Nukema 3D chyba też, a może już nie. Rzadko się używało myszki, nie? Albo jak się używało myszki, nie patrzyło się góra-dół, tylko się na boki chodziło, a czy patrzyło myszką. Więc ciężko było mu ogarnąć Portala, a trochę żałuję. Heretic, tak, też był świetny. I Hexen, nie? I ciężko mu było te ogarnąć gry takie jak Skyrim i Portal. Chciałem go w Portala wciągnąć, bo ja wiem, że ta gra by mu się spodobała mega, nie? On takie rzeczy lubi. Ale koniec końców tylko World of Goo mu się spodobało i nie wciągnąłem go z powrotem. A później jak kupiłem PS5, to chciałem z nim zagrać. On pada nigdy miał w rękach. Chciałem z nim zagrać w... jak nazywa się ta gra o uciekaniu dwóch więźniów? Kojarzycie takie coś? To nie wiem, z 3, 4, może 5 lat ma. Odpaliłeś falę nostalgii u czatowników. No i idealnie, taki miałem cel, nie? Pipę se czeknijcie, nie no. Mój stary nie lubi piłki nożnej tak samo jak ja. Jak nazywała się ta gra, co się uciekało z więzienia? A Way Out, tak. Chciałem z nim zagrać w koopie w A Way Out, ale tak jak, kurde, nie mógł się przyzwyczaić do grania na myszce i klawiaturze w Skyrim i ten, tak tym bardziej nie mógł się przyzwyczaić do kontrolowania pada. Niech to sobie jeszcze coś innego w tle poleci. Ignition, może być. Dziękuję, Archon, za dawanie mi podkładu do pierdolenia głupot. Czekaj, u mnie w kafejce 15 czy 16 zł kosztowała nocka, od 8 do 8 się grało i myśmy tak czasami grali za darmo, bo farmiliśmy postacie, o Jezu, mu online. Nie grałem nigdy, ale to było głośne MMO kiedyś. Dla pani, która prowadziła ten, byliście farmerami dla właścicielki, dla właścicielki kafejki. Jakby wolne kompy na noc, to wbijaliśmy na zmianę i graliśmy i farmiliśmy jej postać. Czyli byliście farmerami po prostu. Ej, dobrze sobie to zrobiła, nie? Ciekawe, czy jak mocno jej się to opłacało. Czy ona to sprzedawała, czy raczej tylko dla swojego użytku? Musisz kręcić tatę znowu. World of Goo to jest gra dopiero. W ogóle niedługo wychodzi World of Goo 2, nie? Kiedy to wychodzi? World of Goo 2.
Nie wpisuję w wyszukiwarce tutaj googlowej, bo tam by wyskoczyły bardzo brzydkie rzeczy, jeśli chodzi o propozycje. Jest 3 maj, za 2 miesiące. Za miesiąc, kurwa, to jest miesiąc, mamy kwiecień. Więc nie wiem, pewnie sobie pogram. Nie wiem ile, pewnie z godzinę albo dwie i rzucę w kąt, ale będzie fajnie sobie wrócić na chwilę. Pamiętam gry Descent. Kurw się wtedy na... wychylałem, co? Wychylałem z tym statkiem na boki, pełna imersja. Descent nie kojarzę. Zrozumiałem, że ściągnąłeś ojcu postala, nie, portala, portal. Ta gra logiczna, nie? Z żółtym, znaczy niebieskim i pomarańczowym portalem. Pod Zero Hell, siemanko. Jestem po manaterze w demonach duszy. Co graty? Ciekawe, byłem przygotowany na coś trudnego i wkurwiającego, a to było w miarę proste. Menu też są spoko, tylko można spaść łatwo, nie? Jeśli levelujesz normalnie i nie dasz się zwrócić, to jest spoko. Byleby się trzymać ziemi, a nie spadku. Pokaż mu the past within. Mi się wydaje, że mój ojciec jest już niereformowalny. Teraz mój ojciec jedyne, jakie gry gra, to gra jakieś jakieś Candy Crushy na telefonie i tak dalej. Jest na tyle od tego uzależniony, że czasem jemy obiad i on sobie coś tam pyka oczywiście przy obiadku, nie? I matka zawsze na niego krzyczy: Jarek, ty ciągle przy tym telefonie, zostaw go w końcu chociaż przy posiłku, nie? No i masz baby, nie? Baba mu nakrzyczy, że sobie w gierkę gra. Standardzik.